Cześć, witajcie. Tak już obiecałem na krótkim shorcie, tak teraz nagrywamy duży filmik. Przedstawiam wam paczuszkę, którą podesłał nam jeden z naszych widzów, pan Maciej. Dziękuję bardzo. I domyślam się, co jest w środku, ale postaramy się to zaprezentować, co dostaliśmy. Ciężka paczka. Bardzo dobrze zapakowana. Jeszcze tutaj przyblokowane taśmą klejącą, z drugiej strony również. Oczywiście nie jest to laptop, ale już patrzymy do środka. Proszę, jakie skarby. Jowitka. Żarówki. I też ciekawe tutaj gadżety. Wszystko wam na kanale pokażę. Ok, tak więc bardzo dziękuję za przesłaną niespodziankę. No to bierzemy się za jej wyciągnięcie. Jest to Unitra Eltra Jowita. Z tego co widzę, z oryginalnym zasilaczem. Radyjko bardzo dobrze zachowane. Piękna skala, niewytarta. Wszystkie kompletne opisy. Troszkę tutaj do wyczyszczenia, ale to da się zrobić. Ze znakiem jakości. Ok. Zobaczmy, co tutaj jeszcze otrzymaliśmy. Radio na razie położę pod biurko. Tutaj się domyślam, co to jest. Oryginalny zasilacz diodowski, regulowany 6, 7,5, 9 V. Zasilacz ZOD1. Sprawdzimy, jakie ma napięcie. Przetestujemy go, zobaczymy. To podobno z tego, co rozmawiałem, to dziwnie brzęczy transformator. Tutaj otrzymaliśmy ciekawe gadżety zabezpieczające towar. Będziemy mogli sobie potestować, zobaczyć, jak to działa. To podobno wydaje bardzo głośny pisk. No i tak jak już tu wspomniałem i co widzieliście, otrzymaliśmy dosyć pokaźną liczbę żarówek diodowych. Z tego co tutaj rozmawiałem, to pan Maciej zajmuje się w chwilach wolnych regeneracją żarówek, więc otrzymaliśmy troszkę żaróweczek diodowych na duży gwint E27. Bardzo dziękuję, na pewno się przydadzą. Tak więc ładną niespodziankę otrzymałem. Ok, no to spróbujmy uruchomić radyjko. Za chwilkę do was wracam. Tylko uprzątnę to biurko i podpinam radio pod zasilacz i sprawdzimy, czy działa. Witam po małej przerwie. Radyjko podłączone pod oryginalny zasilacz. Nie pod przetwornicę, którą tutaj posiadam. Tak więc możemy wysunąć antenę również. Możemy odpalić radio.
Radio działa. Podświetlenie działa. Super. Zobaczmy zakres fal długi. Czy złapiemy program pierwszego radia? Super. Program pierwszego radia radio odbiera. Widzimy potencjometry niestety od regulacji do wyczyszczenia. Przerywają, nie kontaktują. Super. Zakres fal długi widzimy, że jest sprawny. Sprawdźmy UKF. Mamy włączone UKF do góry. Radio szumi. O, coś nam złapało nawet. Ciekawe. Wieczorem w domu. Jestem na tacy, kiedyś przerażało, już do tego nie chcę wracać oraz zepsuć jak mój. Super. Naprawdę jestem w szoku. Sprawdź na mapa inwestycji. Można powiedzieć, że radio jest przestrojone, ale niestety chyba nie do końca. Nie jest pokryty pełny zakres. Przestrojeniu, ponieważ tu na końcówce, w moim przypadku w rejonie, gdzie mieszkam, ostatnią stacją, którą możemy usłyszeć na zakresie fal UKF-u, jest Vox FM, a przed Voxem rozgłośnia Tadeusza Rydzyka Radio Maryja, więc niestety ani jednej stacji z tych dwóch tutaj nie łapiemy. Tak więc radio coś odbiera. Jest to jakaś część zakresu UKF. Prawdopodobnie ktoś przestrajał i nie przestroił tego radia do końca, ale żeby się upewnić, podłączymy je pod generator i wykonamy pomiar generatorem. Namierzymy częstotliwości i zobaczymy, co tu jest grane. Więc za chwilkę do Was wracam na stanowisku podpiętym pod generator. Radyjko podłączymy za pośrednictwem kruchtylka pod antenę i zweryfikujemy zakres częstotliwości, ten, który tutaj jest na UKF-ie, jak tutaj ten ktoś poprzedni próbował to radyjko przestroić i zobaczymy, co musimy dokładnie jeszcze zrobić. Tak więc za chwilę do Was wracam. Witam po małej przerwie. Generator, jak widzicie, już jest podłączony. Ustawiliśmy 66 MHz. Końcówka jowity z generatora podpięta tutaj pod antenę. No to odpalamy radio. Włączamy UKF. Mamy i częstotliwość 66 MHz. Zobaczmy, czy będzie generator piszczał. Niestety. Mimo ustawienia 66 MHz możemy ewentualnie zwiększyć amplitudę do 70. Jest taki piękny, wzruszający moment, jak święty Franciszek słyszy od Jezusa. Niestety
Mamy prawdopodobnie odbicie lustrzane z zakresu. Cegłę, która buduje ten kościół. To namierzajmy. Chodzi o to, żeby po pierwsze po prostu ukochać niekochaną, żeby przede wszystkim zacząć budować kościół od tego, że czyli była podjęta jakaś próba przestrojenia tego radyjka, więc mamy prawdopodobnie nakręcone z częstotliwościami. Na całym zakresie niestety tutaj cisza, tylko na początku, czyli mamy zakres fal jako lustrzane odbicie górnego zakresu. Przyciszmy, żeby nam tutaj hałasu nie narobiło. Czyli 68,6. No to spróbujmy zobaczyć, co mamy na końcówce zakresu, czyli z drugiej strony. Powinniśmy mieć 73. Zobaczmy, czy ta częstotliwość na generatorze uda się nam złapać. Cisza. Nic nie łapiemy. Jeszcze się cofniemy w drugą stronę. Przez 82,2 MHz. Tak więc w tym odbiorniku posiadamy rozregulowaną głowicę UKF-u. Niestety trzeba będzie radio wyciągnąć z obudowy, dokonać prawidłowego przestrojenia, naprawy tego problemu. Prawdopodobnie ktoś próbował przestrajać odbiornik, no i zrobił to źle. Tak więc na pewno wiemy, że radio jest do przestrojenia. Ok, możemy je wyłączyć. Czyli 82,2 MHz na końcówce, na początku pasma około 72 MHz, jeśli dobrze pamiętam. Tak więc Jowitka 1 czeka na serwis i w momencie, jak będę przebywał w warsztacie, odbiornik zostanie rozmontowany, wyczyszczony, obudowa zostanie, tak tu wspomniałem, wyczyszczona, ponieważ tutaj koło gałeczek widzę, jest jakiś lekki brud, potencjometry wyczyszczone, bo przerywają, izostaty postaram się też wyczyścić, rozmontujemy je z płytki. Co najważniejsze, doprowadzimy zakres UKF-u do porządku, prawidłowo ją, tą głowicę w odbiorniku przestroimy na górne pasmo, żeby nam odbierało od około 87,5 do 108-109 MHz, żebyśmy cały zakres górny FM-u łapali. No i odbiornik będzie cieszył oko na warsztacie. Tak więc panie Macieju, bardzo dziękuję za przesłanie radioodbiornika. Odbiornik przyda się w kolekcji. Bardzo dziękuję w takim razie i niebawem pojawi się filmik
z serwisu tego odbiornika. Tak więc proszę obserwować kanał, subskrybować i lada moment, lada dzień odbiornik pojedzie na serwis, na warsztat i tam będziemy go naprawiać. Dziękuję, pozdrawiam, do usłyszenia, hej.